Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Cycu, a to kolejny odcinek z gry God of War. Wstąpienie. Kurwa, nie mogę tu skoczyć. What the fuck, what the hell? Okej, okay, cześć, tędy. Kolejny odcinek z God of War. Skończyliśmy tam, gdzie skończyliśmy. I po prostu lecimy sobie dalej. Bardzo nie podobają mi się te budowle wężowe, bo one w ogóle żyją, kurwa, i to jest w ogóle jakaś totalna masakra. Ale jeszcze zanim pójdę tam, gdzie mam iść, to ja bym chciał iść jeszcze tutaj. Czy tutaj coś jest? Fucking shit! Nic, dobra, szybciutko. Ja się przeturlam, żeby tutaj nie zanudzać. No i co, no? Udało się, przeskoczyliśmy jakoś. Dziwnym trafem nie spadłem. Patrzcie, tu mam skrzynki, a tu nie ma nic. Dawaj, dawaj, Kratos! Cóż my tu mamy? Mam nadzieję, że będzie kolejne oko. Tak jest, jeszcze moi drodzy, tylko jedno oczko. I nasz pasek życiowy znowu się powiększy. Bardzo mnie to cieszy. No i co? No i idziemy, tak? Zobaczymy, co to nas ciekawego spotka. Bo ja się poturlam trochę. Kurwa. Fak, no nie udało się, nie wskoczyłem tam. Którzy przejrzeli na oczy. Zeus. Czyli kolejna moc. Patrzcie, już będziemy mieć trzecią moc. Piorun Zeusa po raz wrogu. Co? Po raz! Wrogu oślepiająco szybkimi atakami Zeusa. Wrogów prądem daje złote kule! Złote kule, moi drodzy! Tak chuj wie, o co tu chodzi, nie wiem, ale dobrze, wypróbujmy to coś, co niby jest fajne. Podobno. Rzeczywiście, razi prądem, rzeczywiście. To ich tu jest troszkę za dużo. Więc ja to spróbuję jakoś ogarnąć. Wow, a nie, nie powiem. Dobre to jest. Dobre to jest. Podoba mi się nawet. W miarę mi się podoba. Tylko że ja muszę tu uważać, bo mi lutują. O kurwa, ich jest tak dużo. Seriously? Gdzie jestem? Dobra, uciekliśmy. Dobra, dalej, dalej. Atakujemy. Kombo razy 39 już. O Jezu, okrutni. Patrzcie tylko. 10. No, ładne kombo nawaliłem. 52. A przypuszczam, że... Przypuszczam, że za stówkę byłoby pewnie... trofik, tak zwany. Dobra, cóż my tu mamy? Czy ja tu przeskoczę? Przeskoczyłem, tu są te skrzynie. Patrzcie. Czy jednak nie zmarnowałem okazji? Jednak się udało. Tu będzie pióro, czy co? Pióro. No pióro też się przyda. Jeszcze jedno i... Nasza... Magia się powiększy. Nas magic. I teraz tak, tutaj oczywiście nie możemy iść, taki lekki oskryptowanie. Natomiast co mam tutaj? Bla bla bla, jak ja to mówię. I tu mamy kolejną skrzyneczkę, którą oczywiście sobie otworzę. Jeszcze pójdziemy sobie szybko w dół. Tu może też coś być. Gorzej jak tu nic nie będzie. Na razie możemy normalnie tędy zapierdalać. A jeżeli możemy tędy... O, patrzcie, no kurde. Super. Warto było, na pewno. Warto było iść w równoległą stronę. Mamy kolejne powiększenie paseczka życia. Super. Tu już nic nie ma. Okej. Okay. No to lecimy tam, gdzie mamy iść. Ja się może poturlam.
będzie troszkę szybciej. Kratos poćwiczy sobie tak zwane fikołki. W ogóle zwróćcie też uwagę na to, że te węże, one się cały czas poruszają tak jakby. Co tu mamy? Kurwa, czegoś takiego nie lubię. Okej, okay, dałem radę. Oh, fuck, shit. Shit happens! Zapylamy do przodu. Nie poddajemy się. Teraz gdzie? Wow. Na bok? Do góry? Do góry. W porządku. Nie spodziewałem się takiego klimatu zimowego, powiem szczerze. Ale musielibyście zobaczyć grę Uncharted. Może kiedyś nagram. Tam to po prostu efekt zimy. No efekt zimy totalnie wypierdala wszystko w kosmos na tej konsoli, nie? Bez kitu. I efekt pustyni w Uncharted 3. Uncharted, no nie wiem jak tam się mówi. Naprawdę, kurwa, majstersztyk po prostu. Dobra, nie wiem gdzie tu mam jeszcze iść. Dobra, tędy. Troszkę takich efektów zręcznościowych nam się tutaj pokazało. Teraz jak? Aha, dobra, spoko. I rozumiem, że będzie... O, fuck! Kurwa mać, prawie bym spadł. No. Dawaj. Dawaj. Dawaj, Kratos, o kurwa. Hardkorowo. Skok, jump! Dobra, dajmy radę. Tu-tu-ru-tu-ru. Lapitole, o kurwa, znowu smoki. No, dam radę, myślę. Na pewno są jakieś smoki, kurwa. Smoki ziejące smokiem, kurwa, i w ogóle, ja pierdolę. Smoki ziejące smokiem, ja powiedziałem, kurwa, przyjebany. Smoki ziejące ogniem, no kurwa, są też psy, dobra. Rozumiem, że te psy są też się zjają, jakby były, kurwa. Pojebane. Dobra, te smoki mogłyby zginąć już. Boże, takie twarde. Seriously? No dobra, dobra, spoko. Gin ty głupi smoku. Głupi psie. Tam co? Kolejny. A. No, dawaj no. Okej. Okay. Wale to. Na pewno jeszcze jakieś wyjdą. Ja sobie to wszystkie te jajka takie, że tak powiem, rozwalę. Mówiłem, że jakiś jeszcze wyjdzie. Sadysta. Kurwa, najebałem. Można fajnie walić kombosy tym prądem. Dobra, spoko. Rozumiem, że mam tutaj wskoczyć. Okej. Okay. Na razie całkowicie spokojnie wszystko wygląda. Dajemy radę, że tak powiem. Nie ma tragedii. Tylko, że co teraz? O kurwa. Yeah! Dawaj! Co tu chodzi? Aha, dobra, to jest takie skryptowanie jakby. O kurwa. Niekoniecznie o skryptowanie. I co? Ja pierdolę, what is hell? Kurwa, no nie klikłem to co trzeba. Ja jebie. Quick time eventy to jest po prostu żenada. Zawsze muszę coś spierdolić, nie? Zawsze kurwa, dobra. Teraz damy radę może. Dobra, dawaj tego chujka. Było kółko wtedy. Powiem, że teraz... Dobrze wcisnąłem, okej, okay, ale dalej będę na bank jeszcze te quick eventy. Kolejny nas kółko. Będzie jeszcze jedno na pewno, chociaż czekajcie, uwaga. Kwadrat, dobra. Dałem radę. Spoko. Przeżyłem.
Przeżyłem jakoś, ale tu kurwa to będzie latać na pewno. No dobra, i co? O co tu chodzi? Kolejny wąż tam gdzieś. Aha. Spokój, po nie pokręcić. Brakuje jeszcze jednego. A, czyli po prostu trzeba trzy te węże uwolnić, tak jakby. O, tu jest ten kolejny. I wtedy otworzą się te drzwi. A my jesteśmy akurat na tym węży, na którym musimy być. Tylko tu znowu są te zasrane jajka. To są smoki, ewidentnie. Ewidentnie smoki. Ja przypuszczam, że będzie walka z jakimś smokiem. Takim jakimś większym, bo ja mówię, ja tak nazywam takie smoczki. No, gin. Drugi też chyba zginął, zresztą chuj z nim. Ja pierdykam. Udało się jakoś. W ostatniej chwili. Dobra, życie oczywiście zawsze na... Życie albo życie. Chociaż kurwa. Ja mam full życia, tak naprawdę. I co zrobić dalej? Ekstra. Zrobiłem jumpa i się zabiłem. No super. Takie rzeczy tylko... Cyca. No nie wiem, co tam zrobić, kurwa. Co ja mam zrobić, kurwa? No i chuj, no i co? Kurwa, ani tu, ani tu, a tu? O kurwa, serio? Co dalej? No nie no, ważnie. Udało się, patrzcie państwo. Zaraz przyleci jakiś frajer. No szybciej, Kratos. Kratos! Move your fucking fat ass! Move, bitch! Kratos! Jump! Za 100! Haha, kurwa! To jumpłem, nie powiem. To było mocne. Myślę, że jak będziecie oglądać ten odcinek, to będziecie mieć po prostu zajebistą bekówkę. Z moich, kurwa, tutaj akcji. Po prostu masakrycznych. I co? O ja pierdolę. Nie masz tego rozdupić? Nie, ale tu smoko gnoje i... Smoko gnoje i chrząszczyki atakują. No dobra, zaraz, chodźcie po... No, gin, 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 die motherfucker! Yes, nice, nices! Kurwa, znowu jakiś jump. Ja pitole. No dobra, co dalej? Aha, okej, spoko. Już myślałem, że znowu mi się coś zjebało. Zawiesiło, kurwa. Dobra, uwolniliśmy kolejnego węża. Mam nadzieję, że to będzie ostatni wężyk już. Patrzcie, mogę w ogóle ten się poruszać. Oczywiście oskryptowany, bo patrzcie. Biegnę sobie na tym wężu, chciałbym tam wpaść do góry, ale chuja. Lodowa jaskinia. O co tu chodzi? Kurwa. Ja jebie ty. Tego się nie spodziewałem bez kitu. Ale chłopaki, dajcie mi zrobić co mam zrobić. Nie pierdolcie, nie? Patrzcie jakie kurwa kutasy. Dobra, gincie, 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 daj, daj!
No! No! Please! No! Ja pierdolę, a to wygląda epicko, nie powiem. To, że ja nic nie widzę. Nie wiem, co się dzieje. Walę sobie na oślep. Jest tu. Dobra. Wszyscy? Trzeba zrobić zaskok. Kurwa. No kurwa, no ale... Jaj! Jebie! Serio? No tego nie było w planach, bez kitu. Nie planowałem tego, żeby tam spaść. Się zabić, kurwa. No. Kratos. Ja pitole. No ale kurwa, gdzie? Nie! No ja jebie. Ej, no nie, no serio, no ja nie sądziłem, że się będę tak no, troszkę denerwował na tej grze. Ja pitole, no widzisz, to jest pojebane, kurwa. Dobra, no spokojnie. A, bo to patrzcie, to się w ogóle ten... O! Fuck! No! Kurwa! Łeb mnie zaraz rozjebie. Dobra, jeszcze raz. Jak nie wyjdzie, to będę robił cięcie po prostu, bo... Kurwa, przykra. Dobra. No! W końcu. O co tu chodzi? Dobra, kolejne robaczki. Ruszające. Kurwa, nic nie widać. Kolejne robaczki. Get my honest satisfaction. Ale dostał z prądu. Dobra, znowu? O kurwa, to się wali. Żyłem. Żyłem. Dawaj Kratos! Fuck! O co tu chodzi, kurwa? Ja pitole, jaki hardcore w ogóle. Ej, no to jest... Ale nie no, ale... Twórcy mieli dobry pomysł z zrobieniem tych węży i w ogóle tego, co tu się dzieje, nie? Naprawdę coś zajebistego. Tu to znowu te głupie psy. Ja nawet nie widzę, co się dzieje za bardzo. Są specjalnie dodane, żeby nie kurwa. Tam jeden spadł. Tam znowu jest kolejny ten. Fuck you. Pierdala. O kurwa. Co tu się dzieje w ogóle? Szybko, szybko. Ja rozumiem, że to jest chyba... Och no! Och no! Rozumiem, że to jest na czas jakoś zrobione. A pitole. To coś kurwa. Przecież ja nie jestem w takiej gry zajebistej. No hello, no ludzie. Wszystko wiecie, wszystko jest dla ludzi, ale kurwa. No, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, szybko, 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 szybko. Move up, move up. Kratos. Kurwa, udało się. Ja pierdolę ty. Co teraz będzie? Cały czas coś się kurwa dzieje. Cały czas walczymy. Ja nie widzę w ogóle, z kim ja walczę, bez kitu. Ja nie wiem w ogóle, jak od kogo ja dostaję, nic nie widzę, kurwa, zero tu. Dobra, tu się trochę pobiegają chłopcy.
Tak to się kurwa robi. Chuju. Tam znowu jest kolejny ten. Najpierw się pozbędę tych. Ja pierdolę. O fuck. Fuck. Kurwa, dawaj. Kurwa. Ja jebie. Nie no, epickie, to jest zajebiste, wam powiem. Zajebista sprawa. I. Jumpa, motherfucker. Kurwa, czy to w końcu dojdzie do tego? Yes, doszło. Okej, moi drodzy. Myślę, że za momencik skończymy ten odcinek. Już. Kolejny taki 20-minutowy. No muszę powiedzieć, że troszkę się nawkurwiałem. Troszkę skakania było, troszkę takich sekwencji, że tak powiem, zręcznościowych było, ale ogólnie po prostu zajebiście, także jest po prostu ogień z dupy. No i co? I mam nadzieję, że wam się ogólnie po prostu to wszystko podobało, tak? Bo jeżeli wam się nie podobało, no to kurwa nie będzie więcej odcinków z God of War'a, ale nie, myślę, że jak najbardziej God of War na propsach. Nie pozostaje chyba nic innego jak ponownie pobiec do góry. Zobaczmy, co już tam u góry będziemy mieć. Kolejny jakiś kurcze boss albo coś. Czekajcie, bo tutaj też można. Życie sobie wezmę, bo troszkę dostałem pierdol tych sekwencji. Właściwie to było zapisywanie. Dobra, zobaczmy, co to się będzie działo. Moje dary zadowolą dziś wyrocznie. Wiem to! Nie! Tak, kolej z jabłkami zapierdalał do wyroczni. Ja pierdolę. To musi wystarczyć. O kur... Nie! Pomocy! Błagam, niech mi ktoś pomoże! Wow! No to koleś sobie po prostu do wyroczni polazł, no. No teraz rozumiem, że będę... Kurwa, jeszcze z nim będę walczył? Na to wygląda! No dobra, moi drodzy, no to miałem w sumie kończyć, ale... Spoko. Pokażę wam jeszcze tutaj walkę z tym gnojem. Niech będzie. Nawet taki mobilny jest, daje. Zszedł na ziemię, dobrze. A kurwa. Co my mu zrobimy tutaj? A, trzeba robić uniki. Twardy jest, nie powiem. Dobra, ściągamy go. Na pewno będzie jakiś quick time event. Brutalne po... A to jest w ogóle jakiś mix ze skorpionem. Patrzcie, jaki on ma ten. Ja pitole, ej. Kurwa, żyga jeszcze tymi. W ogóle nie za dobrze się robi. Najpierw się pozbędę w ogóle tych małych frajerków. Dawaj go tu. No w ogóle taki jest mało mobilny. Bez kitu. Dobra, i co teraz?
Jakiś quick time evencik znowu? Tak, możemy go lotować do wody. No, chciałaś mi kurwa. A, pierdolone. Jep. Grubiaszczo. Grubiaszczo, moi drodzy. To się nazywa gorący bufet. Gorący bufet. Okej. Moi drodzy, koniec na dzisiaj tego odcinka. Bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w odcinku następnym z gry God of War Wstąpienie.